że kochowice mają w ogóle w sobie coś... Właściwie trudno powiedzieć, co to jest. To jest jakaś taka atmosfera. Z jednej strony jest dużo rzeczy brzydkich, złych, niedobrych, rozsypujących się. I czasem też nie zawsze nam się udaje trafić z naszymi pomysłami do ludzi. Ale z drugiej strony bez przerwy zdarzają się jakieś niesamowite rzeczy, niesamowite spotkania. Kochowice nie są takie duże, ma się wrażenie, że wszyscy się znają, że wszyscy się lubią. Wszyscy podróżujemy w Gdyni z Locji, zwiedzamy świat, pracujemy w różnych miejscach, ale zawsze jednak Górny Śląsk z tymi wszystkimi swoimi wadami oraz zaletami jest jednak dla nas najważniejszy. Chcemy pokazać mieszkańcom Kochowic to, jak ciekawa jest historia tego miejsca, a jednocześnie ich jednak skupić wokół jakiegoś wspólnego projektu. Czyli te wszystkie wycieczki, msza jubileuszowa, te spotkanie z historią, które było w Liceum Kochowickim, czy wreszcie festyn, który jest jakby takim centrum tych wydarzeń, to wszystko ma przyciągnąć kochowiczan, zjednoczyć ich, skupić ich wokół jakiegoś jednego pomysłu, tak jak myśmy zrobili jubileusz dla kochowiczan i wspólnie zresztą z nimi.